Witam serdecznie, zapraszam na podcast. Będę chciał zaprezentować sprawę zaginięcia z 1997 roku w miejscowości Kiku. Sama miejscowość Kiku jest to nieduża wieś w Polsce, licząca ponad 2000 mieszkańców, położona w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tam, w 1997 roku, zaginęła Joanna Zawadzka. Młoda kobieta wyszła z domu, a ślad po niej zaginął. Pozostawiła po sobie 9-miesięczną córeczkę Klaudię, swoich rodziców, jak i swoich braci. Sprawa ta jest bardzo tajemnicza. Mówi się, że w miejscowości tej panuje zmowa milczenia. Rodzina do tej pory walczy o sprawiedliwość i nie odpuszcza. Przez samą miejscowość Kiku przebiega droga krajowa numer 10, która łączy Warszawę ze Szczecinem. Na południowy wschód, jakieś 9 km dalej, znajduje się miejscowość Lipno, zaś na północny zachód, jakieś 40 km, znajduje się Toruń. Jest to normalna miejscowość bez wyróżniającego się przemysłu, handlu czy usług. Znajduje się tutaj posterunek policji przy ulicy Toruńskiej 23. Warto wspomnieć, że z okolic Kikoła pochodzi Lech Wałęsa. Również z tych okolic pochodzi Jan Ardanowski, a także Pola Negri. Co do zabytków, znajduje się tutaj malowniczy pałac z XVIII wieku. Jego właścicielem jest pan Roman Karkosik. Więc przechodząc do opisu całej sprawy, pewnego zimowego wieczoru, 17 lutego 1997 roku pani Joanna Zawadzka wróciła do domu z pracy. Następnie poszła do swojej 9-miesięcznej córeczki Klaudii, spędziła z nią czas, bawiąc się, rozmawiając. Około godziny 20 udała się do Ani, koleżanki mieszkającej blok dalej. Jej znajoma miała maszynę do szycia. Asia chciała uszyć pokrowiec do nosidełka dla córki. Obie panie znały się bardzo dobrze. Około godziny 21 wróciła do domu, stwierdziła, że jest tylko na chwilę, bo ma jeszcze sprawę do załatwienia. Wzięła do rąk album ze zdjęciami małej Klaudii i już nie wróciła. Jest tutaj druga wersja, która mówi, że udała się od razu do koleżanki, biorąc album ze zdjęciami, a potem od niej wyszła i ślad po niej zaginął. Kolejnego dnia ojciec Joanny zadzwonił na policję, wyjaśnił stanowczo, że córce nigdy nie zdarzało się nie wrócić na noc. Lecz procedury policyjne były jednoznaczne. Wszczęcie akcji poszukiwawczej można rozpocząć dopiero po 3 dobach od momentu zniknięcia osoby. Kiedy rozpoczęto akcję poszukiwawczą, przez słuchania świadków, znajomych, ustalania. Wówczas rodzice Asi zapytali jednego z lipnowskich policjantów o jakieś postępy w akcji. On odpowiedział dosyć arogancko. Powiedział, że powinni poszukać jej w okolicznych agencjach towarzyskich. Później jednak przeprosił za tą niemoralną wypowiedź. Jednak ojciec Asi uświadomił sobie, że nie wszystkim policjantom zależy na jej odnalezieniu. Pierwszym z tropów, jakie napotkali, była żwirownia w pobliżu Kikoła. Pies tropiący wskazał rzekome miejsce, w którym mogła zostać zakopana Joanna. Niestety niczego tam nie znaleziono. Sami rodzice zaginionej szukali jeszcze w tym miejscu na własną rękę. Kopali głęboki dół, lecz córki nie znaleźli. Kolejnym podejrzeniem był pewien funkcjonariusz lipnowskiej policji o imieniu Krzysztof. Był stawiany do podejrzeń, że to on może być ojcem małej Klaudii i tym samym może być zamieszany w uprowadzenie Joanny. Poszukiwana nigdy nie ujawniła ojca jej dziecka. Joanna zawsze mogła liczyć na swoich rodziców. W samym urzędzie stanu cywilnego Joanna nie podała żadnych ważnych danych osobowych ojca i dziecka. Jedyne co, to w miejscu ojca dziecka wypisane było jedynie słowo Krzysztof. Gdy urodziła się Klaudia, cała tajemnica o ojcu zaczęła odchodzić na dalszy plan. Jednakże rodzice w pewnym stopniu naciskali Joannę, żeby powiedziała, kto jest ojcem, żeby to wszystko wyglądało jakoś normalnie. Rodzice, jak i bracia bardzo pokochali małą Klaudię. Joanna mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Lecz dochodzenie trwało dalej. W małej miejscowości plotki roznoszą się błyskawicznie, mówi Marta, koleżanka zaginionej. Rodzice Joanny po zaginięciu rozmawiali z Anią, jak i z innymi jej koleżankami. Dziewczyny powiedziały rodzicom, co wiedzą, lecz rzekomo na policji nie udzielali aż takich szczegółowych informacji. W takiej miejscowości plotki roznosiły się szybko. Twierdzono, że dziewczyna wpadła z sąsiadem. Widziano ich, jak rozmawiali. Dawał jej pieniądze, rzekomo obiecywał jej, że jeśli urodzi, ale nie wyzna, kto jest ojcem, to będzie wówczas dawać jej pieniądze. Więc pierwsze scenariusze kierowały podejrzenia właśnie wobec
funkcjonariusza lipnowskiej policji Krzysztofa. Osoba ta jest dobrze znana mieszkańcom Skikoła. Ludzie nie kojarzą go jako osobę pozytywną. Wielokrotnie przejeżdżał przez miejscowość pojazdem z dużą prędkością. Strzelał również z broni. Lecz jego przełożeni pozytywnie wypowiadają się na temat jego wykonywanej pracy. Rodzina twierdzi, że jeżeli nie miałby nic wspólnego z Joanną, to by po prostu przyszedł do domu, porozmawiał z nimi i wyjaśnił, że nie ma nic z tym wspólnego. Prokuratura podjęła decyzję o skierowaniu funkcjonariusza na badania DNA. Badanie jednak nie wskazało, iż on może być ojcem. Rodzice nie są zgodni co do prawidłowości badania. Wydaje im się, że krew mogła zostać podmieniona, ponieważ w pomieszczeniu znajdował się także kolega policjanta. Ustalono, co robił tego dnia Krzysztof. Weryfikowano wątki, ślady, przesłuchiwano go. Był poddany również badaniu wariografem. Badanie w większości wskazywało, że nie mówił prawdy, podkreśla Klaudia. W polskim prawie to badanie ma niską wartość dowodową. Aby je również powtórzyć, to osoba badana musi wyrazić na nie zgodę. Warto dodać, że znajomość w jakimś stopniu była, gdyż kiedyś przewiózł Joannę i jej koleżankę radiowozem po Lipnie. Sam twierdzi, że znali się tylko z widzenia, jednak ludzie z tamtej miejscowości swoje wiedzą. Jest to sprawa długa, trwa ponad 20 lat, była zamykana i wznawiana. Ciężko jest ustalić chronologicznie, co mogło się wydarzyć. To nie jest jakaś gorąca sytuacja, jaka występuje teraz w telewizji, że ludzie tym się interesują. Nie jest łatwo po latach tworzyć i wszystko ustalić. Ale na pewno służy temu wytrwałość rodziny Zawadzkich. Wydaje mi się, że gdyby to były inne czasy, gdy internet był bardziej rozwinięty, środki masowego przekazu, gdy sprawą zająłby się wyspecjalizowany detektyw, to mogłoby to obrać inny, lepszy kierunek. Jednak były czasy, jakie były i trzeba było z tym żyć. Warto dodać, że Joanna lubiła chodzić do lipnowskiego klubu Pola, jak każda inna młoda kobieta. W latach 90., jak wiadomo, istniały dobrze zorganizowane grupy przestępcze, większe, mniejsze i powiązane między sobą. W Lipnie wówczas istniał wpływowy gang, który był wspierany przez grupy przestępcze z Wołomina i Ożarowa. Zrobili z miasta Lipno tak zwane prywatne miasto. Występowały tu wówczas częste pobicia, rozboje, a nawet porwania dla okupu. Ich źródłem dochodu były narkotyki. Wówczas tutejsza policja nie mogła poradzić sobie z tym problemem. Zresztą były to złote, mafijne czasy. Dopiero po latach prokuratura z innego miasta, dokładnie z Katowic, zajęła się sprawą i ją starannie wyjaśniła. Gang narkotyki rozprowadzał na różnych imprezach, dyskotekach. Każdy bał się tych ludzi, więc niewykluczone, że jakiś wątek mafijny przyczynić się mógł do zaginięcia Anny. Policja mogła wówczas się bać i współpracować z gangiem. Tym wszystkim mogła nieszczęśliwie zaplątać się Joanna. W maju 2005 roku policja otrzymała anonimową informację, że ciało Joanny może znajdować się w piwnicy bloku, tam gdzie mieszkała. Pojechano więc na miejsce. Policjanci wraz z ekipą budowlaną przeszukali dokładnie pomieszczenie. Sprawdzono posadzkę. Po kilku dniach sprawdzono jeszcze raz. Na szczęście bez skutku. Wszystko trzeba było posprzątać, a posadzkę wylać na nowo. Rodzice zaginionej byli podłamani i zdenerwowani całym tym zamieszaniem. Nie sądzili, że policja może ich podejrzewać o taki czyn, lecz służbom zależy na zbadaniu wszelkich podejrzeń. Nie mogą wyróżniać lub oddzielać rodziny od tej sprawy. Rzeczywistość była brutalna. W Kikole są różne teorie. Jedni twierdzą, że ją widzieli wieczorami po zaginięciu, inni boją się mówić coś więcej na ten temat. Przyjęło się założenie, że w zaginięcie może być zamieszana osoba z kręgu jej znajomych. Jednak, że nie udało się znaleźć żadnych istotnych dowodów na kogokolwiek. Rodzina również zasięgała porady Jasnowidza. Jasnowidz nie był w stanie dokładnie wskazać miejsca, gdzie może być Joanna, ale stwierdził, że krzywdę zrobiła jej osoba w mundurze. Następnie w sierpniu 2009 roku w Obrowie pod Toruniem znaleziono szczątki młodej kobiety. Możliwą przyczyną zgonu były ciosy zadane ostrym narzędziem. Opis kobiety mógł pasować do Joanny Skikoła, jednak aby mieć jakąkolwiek pewność, trzeba było poczekać kilka miesięcy. Badanie szczątków kierowane przez Instytut Ekspertyz
sądowych wykazało, że odnaleziona w lesie kobieta nie jest zaginioną kilkanaście lat temu Joanną. Podejrzewa się, że zamordowana kobieta mogła być obywatelem innego kraju. Prokuratura rejonowa w Lipnie prowadziła śledztwo do 27 lipca 1997 roku. Wówczas umorzyła je. Wtedy rodzice zaginionej odwołali się do prokuratury wojewódzkiej we Włocławku i śledztwo zostało wznowione 13 sierpnia 1997 roku. Lecz ten sam prokurator prokuratury rejonowej w Lipnie znów je umorzył 31 marca 1998 roku. Powodem było niewykrycie sprawcy czynu przestępczego. Sprawę zaginięcia policja prowadziła jeszcze przez 13 lat do 1 lutego 2011 roku. Bez powodzenia. Dla córki Klaudii jedyną pamiątką, która została po mamie, jest płyta ze studniówki, na której widać, jak mama tańczy, bawi się ze znajomymi, uśmiecha się. W 2018 roku została odnaleziona część listów, które pisała Joanna do swojej koleżanki. Listy zostały odnalezione przez jej ojca w piwnicy bloku w Kikole. W listach opisywała swoją miłość, przywiązanie wobec dziecka i tutaj cytat. A propos niespodzianek, jak to zwykle na początku miesiąca. Rozmawiałam z nim i wierz mi, bardzo mnie zaskoczył. Mówił, że dość często myśli o całej tej sytuacji, że chciałby ją zobaczyć i tak dalej, a na koniec kazał mi ją ucałować. I co ty na to? W listach tych tylko w jednym miejscu wpisała Krzysztof. W innych opisywanych wątkach posługiwała się zaimkiem on lub opisywała pod pseudonimem. I tak od 2018 roku rodzina znów postarała się, aby otwarto ponownie sprawę. Badanie genetyczne wobec Krzysztofa znów zostało powtórzone, zapewniają śledczy z Archiwum X Bydgoszczy, którzy zajmują się tą sprawą od 2018 roku. Natomiast ja jako strona poszkodowana nie mam żadnych możliwości, by to zweryfikować, mówi córka Joanny. Sprawa jest obecnie prowadzona już nie o zaginięcie, ale o zabójstwo Joanny Zawadzkiej. Przeprowadzono w Kikole wizję lokalną w ramach nowych przypuszczeń. Wówczas brat Joanny, Paweł, na Facebooku apelował do mieszkańców, świadków zaginięcia. Jeśli coś wiedzą, to niech pomogą. Niech złamią zmowę milczenia. Napisał. Nasze serca biją tak mocno, że nie da się tego opisać. Cała sprawa zaginięcia jest bardzo tajemnicza. Jest to mój pierwszy podcast i wiem, że coś już tutaj jest. Są inne nagrania właśnie dotyczące zaginięcia Joanny Zawadzkiej. Ale ja sam mieszkam od jakiegoś czasu w Toruniu i skończyłem również bezpieczeństwo wewnętrzne, więc chciałem się zająć taką tematyką. Interesuje mnie to również jakieś sprawy kryminalne, nie tylko zaginięcia, ogólnie tematy dotyczące bezpieczeństwa publicznego. A ta sytuacja zaginięcia w Kikole, miejmy nadzieję, że się wyjaśni, że jej córka Klaudia, jej rodzice, jej bracia, ich cała rodzina będzie spokojna i to wszystko zostanie wyprostowane i wreszcie ktoś się przełamie i wyjaśni tą całą tajemniczą sytuację. Ja chciałbym życzyć powodzenia w tej sprawie i miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. Wiadomo, że pomoc w takich sytuacjach jest po wielu latach bardzo przydatna. Życzę powodzenia w rozwiązaniu tej sprawy. Jestem dobrej myśli. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie.